Dobra, dzisiaj na warsztat trafił całkiem inny telefonik LG-ka. LG, dokładnie model K10 2017. Usterka. Usterka polega na tym, że tutaj ten głośnik przy uchu bardzo cicho gra. Zresztą zaraz sobie zrobimy testa. AirSpeaker. Taką aplikację pobrałem do przełączania się pomiędzy głośnikami. I teraz włączmy sobie muzyczkę. Muzyczka leci. Teraz jest na głośniku z tyłu. Wszystko działa elegancko, ale po przełączeniu na głośnik przy uchu, przy ustawieniu głośności na maksa, praktycznie nic nie słychać. Nic nie słychać. Trzeba go rozkręcić i sprawdzić, co jest nie tak. Czy głośnik jest uszkodzony, czy może coś na płycie. Dobra, telefonik rozebrany. Przyjrzyjmy się, jaką on ma tutaj baterię, z ciekawości. Z ciekawości on ma baterię 85, 4,40, a chodzi mi, gdzie on tu ma, aha, dobra, na górze, 2800 mAh. Taką baterijkę ma. Dobra. Teraz głośnik. Głośnik znajduje się tutaj. Trzeba będzie płytę teraz wyjąć, bo widzę, że jest głośnik chyba na jakiejś tasiemce. Sobie go obejrzymy, czy on był gdzieś zalany, czy nie był zalany. Wygląda płytka. Dobra, dalsza część będzie dalej. Dobra, płyta wyjęta. Jak widać, głośniczek mamy na takiej taśmie. No niestety, żeby jak będzie uszkodzony, to żeby go wymienić, trzeba będzie kupić zamiennik jakiś. Najlepiej oryginalny, bo taki w domu nawet nie posiadam. A wchodzi on tutaj do płyty, w te dwa piny. Zresztą sprawdzimy jeszcze tutaj kondensatory, elementy, czy nie są może uszkodzone, ale podejrzewam głośnik jest albo zabrudzony mocno, albo uszkodzony. Dobra, telefon zrobiony. Głośnik gra przy uchu bardzo głośno. Teraz się przełączę. Teraz jest na głośniku przy normalnym głośniku. Teraz przy uchu. Wszystko działa tak, jak powinno. Temat zakończony.